Cześć, 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 siemanko, witajcie. Witam was bardzo serdecznie. Tomek się śmieje. Dobrze, że się śmiejesz. Właśnie tak powinno być. Z rozrywką i z jajem. Dobrze. On cały czas się śmieje. Krzysztof, kontynuuj. Ja to kontynuuję. Słuchajcie, każdy mnie wręczył, bo Tomek mnie rozśmieszył. Bo właśnie ma być wesoło. Jak obiecałem, nie wiem jaką ma fryzurę, pewnie brzydką. Bo tak, nie gija, nie przejmuj się. My tu twardy Zanta, Zuza nas kręci. Ta ładna po prostu tej strony. Powiedz, za co chciałeś zaprosić. No właśnie, wspomnę. Tak niekonwencjonalnie, to że o, my mamy zaprosić. O, na luzie, co chciałeś. My mamy zaprosić. Bateria cię skończyła, nie? Nie, się włącza samo. Jak pukniesz ekran, to się... Tak? I znów mam, tak widzisz. Puknęła. Okej. Fakt. Słuchajcie, no co, wspólnie z Krzysztofem stała się tradycja. Chcieliśmy jak co wszystkich, roku. Tak. Chcieliśmy wszystkich zwolenników kukurydzy, zwolenników, youtuberów zaprosić na Dni Pola, dokładnie, które w tym roku odbędą się 21 października w Wierzchowkowie. O godzinie 11, myślę tak, żeby na luzie każdy mógł dojechać, bo naprawdę mamy gości z daleka. Widziałem po rejestracjach w zeszłym roku, tam, które było gdzieś tam z tyłu za Zuzanną. Nil jakieś, naprawdę rejestracje z daleka. A jest fajnie, bo słuchajcie, tak jak wspomniałem wczoraj, macie okazję spotkać się z ulubionymi youtuberami na powiedzmy 5 hektarach kawałku ziemi. Nie będzie nas tyle ludzi jak na Bednarach, innych takich targach, że ciężko tych ludzi nie znaleźć. Szukacie, czasami chcecie zbić piątkę, porozmawiać albo po prostu zrobić zdjęcie. A tutaj myślę, że tyle ludzi będzie. Na pewno będzie ciepły catering, zimne piwko i odmiany kukurydzy, na które tutaj zapraszamy. Zobaczcie. Kombajn do cięcia, pokazy siania kukurydzy bezpośrednio w mulcz tej po tym polu. No dobrze, to w mulcz po polu. Jak w mulcz kukurydzy teraz? Mulcz. No szczerze, mulcz, dobrze teraz się mówię. Kukurydzy. Boże. Zagadane. Zapętyłem się. Ale to nieważne, co się utnie, czy się nie utnie. Będziemy siać zboże, słuchajcie. Prosto po tej kukurydzy. Czyli w mulcz. Będziemy pociągać trawę z firmą Gromarz. Myślę, że będzie obecna też firma Bury, ADV i no kilka fajnych osób, które będzie fajnie nam poznać i gościć na moim polu. A zwłaszcza tutaj Zuzanna i Tomka, z którymi co roku się tutaj właśnie spotykamy. I dzięki nim jak naprawdę też tutaj te wszystkie pola powstają. I cała impreza też powstaje, trzeba to sobie powiedzieć. Zapraszamy 21 wszystkich bardzo serdecznie. Na ten moment nie powiemy, kto będzie obecny, bo jeszcze nie mam potwierdzeń, ale myślę, że ekipa, która co roku była, to postara się naprawdę być i też myślę, że pewnie nowi youtuberzy, jak Michał Cirwoni, nieprofesjonalny, być może Agrolovers, Grzesiek Bardowski, więc tyle sław w jednym miejscu, że tak się wyrażę. Na jednym polu. Może nie sław, ale ludzie, z którymi byście chcieli się spotkać i porozmawiać, na pewno będzie obecnych. Więc co, no mam nadzieję, że będzie pogoda, bo resztę my zapewnimy. Tak, humor też. Humor też. Będą na pewno konkursy. Będzie dużo konkursów, tego co już słyszę tutaj. Bo tak samo i firma MAS, i ADV, oczywiście z nagrodami, bo nie to, że za darmo coś nie będą. Dużo rzeczy fajnie do wygrania. Wiele osób mi się pytało, kiedy to się odbędzie, więc 21 października spotykamy się o godzinie 11. Dojazd będzie oznaczony, parking będzie oznaczony. Także co? Lokalizacja podobna co w latach wcześniejszych. Także tak, różni się powiedzmy o kilkaset metrów jedną drogą, także blisko. I co? Widzimy się. Z kim się widzimy? Czekamy na komentarze pod filmem, bo wiele osób bardzo mnie pytało, kiedy pokazy, więc myślę, że to już naszym czasem. Tak, także zapraszamy wszystkich serdecznie, 21. I trzymajcie się. Powodzenia. Witam was bardzo serdecznie, nie wiem czy w dalszej części vloga, czy w nowym vlogu 23 września. Piątek, początek Bednarów, na który wybieramy się jutro. Druga pryzma, kukurydzy, słuchajcie. No nie mam jak jechać na pole niestety, bo muszę ubijać z panem Izdorem. Mam dwa traktorki, kukurydza bardzo piękna. Jedyne co mogę zrobić, na chwilę podładuję baterię, bo nie jest zbyt mocna. Kacper jest chory, niestety ma 18, nie wiem czy dzisiaj chyba siostry, nie może dojechać, bo też chcę jakoś tę imprezę godnie obejść resztą sił.
a wczoraj siedzieliśmy u niego zboże, więc postaram się jednemu z kierowców na traktor dać kamerę na głowę, coś tam było, wam powie, pokażę kukurydzę, pokażę jak to leci ścieżkami. No ja fizycznie nie mogę być w dwóch miejscach naraz, także słuchajcie, mówię, jeszcze troszkę poładować trzeba kamerkę, żeby na tym polu pokazać jak to wygląda. Szybko pryzma przybywa, też muszę się tu streszczać z UBI-em, że tak powiem. Chcemy dzisiaj to okryć, żeby z chłodną głową sobie na banary można jutro było pojechać. Sieczkarka nam, o, za chwilę telefon, jak widzicie, u mnie to naprawdę się nie da inaczej. Żona tym razem. 900 nam kręknęła. Sieczkarka, coś się stało. Szarpał silnik, nie wchodził na obroty. Zaworek przy pompie był zmieniany, filtry, wszystko. No nic nie dało rady, musiał jechać na bazę. I kosimy 850, no też fajna w miarę maszyna, ale wiadomo 900. To już jest totalny power. Więc chyba kierowca Igor, już z nim rozmawiałem, weźmie kamerę na głowę, jak podładuje, także miejcie dla niego wyrozumienie. Nigdy człowiek nie nagrywał. A no, że ja nie mogę być na polu i Kacper jest chory, to chociaż on wam pokaże, co się na polu odbywa. Bo na pryzmie, wiadomo, to tak można powiedzieć, że prawie nudy, słuchajcie, no prawie nudy. To sobie tak w tej nazad, jak koniu w menerzu, nie? Także będzie ścięta. Pogoda, o ile pozwoli, będziemy mieć pszenicę. Chyba jakoś, nie wiem, zobaczymy, coś się zasieje po tej kukurydze. To co mogłem, już posiałem. Materiały z tego będziecie mieli na kanale. Ładna pogoda, się naprawdę słonko przygrzewa, ostro. Ostro? A cóż, Gabryś twierdził, że do kiszenia kukurydzy najlepsze jest pogoda pochmurna, nie wiem czemu. Skąd on to wziął, ale tak twierdzi. Hektar na pewno w życiu ściął więcej niż ja, więc o czym tu mówić?
zbieracie obaj. Ja bym nie czekał. Skoczycie hektra, skoczycie, my się uporamy z tym czasem. Z pryzmą, bo jedzie Czajkowski. Porównać mi. A on nie dobrze. Dobra, powiedz mi, wysypywać teraz to, czy się załam na sobie, czy... Środku, gdzieś ja mniej ile polećcie tam, zobaczcie tam na remontę. Dobra, dobra. A my się uporamy w tym czasie, wrócicie. I powinniście działać dalej, jak ja wam zadzwonię, jeżeli jest gotowe. Jeżeli tamten równo, a to będę robić. Że cały rok nic nie dzieje, kiedy potrzebujesz. No to już czasami się zdarza. Zagrałeś? Zagrałem. Dzięki. Słuchajcie, awarię ogarnęliśmy. Dupa na nas nie wyszła. Działamy na pryzmie cały czas. A żeby już następnego pola nie zaczynać, bo pryzma naprawdę jest duża, będę chciał dokupić trochę wysłodków jednak, żeby te krowy miały różnorodność. Działamy sobie tutaj przy pryzmie, zobaczy co się dzieje tutaj. Gabryś na kurza. Temat. Widzicie, przy pryzmie tu zakosimy. Przeszczania zacepna niestety, tak samo nie to co powinna być. Kuzyn przyjechał mi zasiać poplonu trochę. Do samej łąki przeciął, ale sobie palę na razie, się tutaj bawią chłopaki. Takie kwadraty wytniemy, żeby na poletka już był temat załatwiony, żebyśmy nie musieli się mieszyć, garbić. Ja bo zaraz zadzwonię. Folia przyjechała, wszystko naraz, słuchajcie. Kolega przyjął folię. Turek widzicie naprawiony, duperelka. Regulacja sama, ale poszło. Wymotał wzdłuż. No to zrobimy i tak będziemy ciąć. Miałem inny kawałek ciąć, czyste szóstki na kiszonkę, ale pryzma naprawdę z tej, z tego hulka zrobiła, słuchajcie, taka duża. No wiedziałem, że będzie fajna, nie? Liczyłem, że tak to wystarczy, a jeden wystarczy. Więc słuchajcie, siedźcie hulka, dajcie mu trochę papu, a resztę zetnijcie sobie na ziarko i będziecie mieli parę złotych. Taka moja rada, nie wiem, tak mi się wydaje. Zabawa, ja wiem, że to za pracę, bo minuta to kosztuje, ale... Gabryś mnie skazuje dużo. To znaczy Darek. Wytniemy, wyrobimy, mamy tu plus, na spokojnie możemy wszystko zrobić. Gabrysie to gdzie stara sieczka, nie, bo on taką jeździł kupę lat już. A teraz 900-ką nie może się przyzwyczaić do tej 850-ki, nie? Chociaż to jest naprawdę fajna maszyna, każdy z was pewnie, ja też chciałbym ją mieć. Siemanko, witam was bardzo serdecznie z Orania tutaj u mnie po kukurydzy. Lecimy sobie tutaj z tematem. Krótki filmik, bo nie chcemy dużo tutaj z Orania rzucać. Za chwilę zobaczcie, Judasz już się pali i będziemy musieli zjechać w oliwo, ale to mamy gościa, widza naszego, piąteczkę przebijamy i chcę się pokazać tutaj na YouTubie. Także odwiedził mnie specjalnie tutaj na Oranie, także tutaj słuchajcie, no też szacunek dla niego, że chciało mu się przyjechać ze szkoły, po szkole, znaczy po szkole, po szkole i w ogóle to zobaczcie, sama glina, męczymy się naprawdę. Na tej glinie z moją mocą chyba trzeba dołożyć mu coś, widzi od koni. Może nie, 40-50. Wystarczyłoby tego. No, tak, tak. Generalnie słuchajcie, bym harował na pumę 150. Z AFS-em totalnym będzie wiem, ale to ponad pół miliona netto. No to ja nie wiem, czy to jest warto. Jak mój ciągnik ma, słuchajcie, no kurczę, 2-356 godzin. Już prawie, że się to uwierzyli.
prawie że się w to uwierzyli, bo no nie ma tyle, nie? W tym momencie co powiem, robię bardzo swoją dupę, ale słuchajcie, kiedyś po 6 latach, pięciu latach, zrzucam naprawdę dużo koniec na moje gospodarstwo. Stało się tak, że ubijałem się na kiszonkę, nie się na kiszonkę, wróć, kiszonkę z kukurydzy. Ktoś do mnie przyjechał, ja go zgasiłem po 5,5 sezonu na pryzmie i chciałem go zapalić z akumulator. Nie wiedzieć czemu, akumulator skasował wszystkie godziny, które te ciągle wypracowane. I już wam się przyznaję, tak gdybym chciał go kiedyś sprzedać, to naprawdę będę uczciwym człowiekiem i powiem, że miał wtedy 1700 godzin. Czyli 1700 godzin plus, chyba ktoś nie będzie tego widział, nie będę uczciwy. 1700-2300, ten ciąg ma w tym momencie 4000 godzin. Więc no, słuchajcie, no ciężko mi go sprzedać 4000 godzin, to jest prawie nowy ciągnik. Brudny jest, bo może brudny, bo no brudny, tak? No jest brudny. Czego umyć, nie ma czasu. Ale no, nie wiesz, no nie sprzedamy 4000 godzin, to jest prawie no, ciągnik, który jest prawie dotarty. I ja co z niego wezmę, nie wiem, no. Ktoś mi uwierzy, tak, da mi 150 tysięcy, może 100, podrożały. Niech da mi 200. A za podobny jemu pytaliśmy na Bandarach, słuchajcie, brutto 500 tysięcy, czwórka 145 koni. Czwórka! A to jest szóstka, jak ona mruczy, jak ona pracuje. Trzeba to usłyszeć. To jest praca. To jest szóstka, pracuje, słuchajcie, tak. To jest praca szóstka. A nie żurki jakiejś odsranej, wymęczonej i tak dalej. Także to też musimy wziąć pod uwagę. Więc bez sensu by było na pewno, jeżeli by kupował drugi traktor, to byłby traktor bez tylko 200 koni, ale tego bym nie sprzedał w życiu, bo jego praca, on posłużył jeszcze u mnie przez 20 lat na łóżce bez remontu, także... No znaczy, wszystko jest do sprzedania, słuchajcie, wszystko jest do sprzedania, a jeżeli ktoś z was powie, że da mi za ten traktor, nie wiem, 250-300 tysięcy? Dlaczego nie? Od razu, nie? Od razu dajemy, sprzedajemy. Wszystko to sprzedajemy, ale nie za te pieniądze, bo tu jest ciągnik, który godzin naprawdę ma niewielutko serwisowane tylko i wyłącznie w serwisie oryginalnym case'a. Wszystkie oleje, wszystkie oryginały cały czas do końca. Do końca. Do końca, no wtedy, jak wam pokazuję, 2-300 godzin. Tak to robimy. Nie, także słuchajcie, jeżeli chyba bym kupował drugi, bym go nie sprzedał, bo to jest prawie nowy traktor. Patrząc na przebiegi traktorów z zachodu po 10-12 tysięcy godzin. No gdzie? Nawet dołożyć to moje do 4 tysięcy bez nic, nie? Gdzie Jotix? Mój Jotix mały ma 8 tysięcy. Przepuszczałem całe życie. Nie przypuszczałem, że... Nie przypuszczałem, słuchajcie, że... Ten mały ciągnik będzie dużo więcej robił jak duży. No ale tak to wygląda i w moim gospodarstwie, na moim przykładzie. Twardo. Tak jak wczoraj to orałem, naprawdę ma skały masakra. Może bronkami gdzieś tu przejadę po wierzchu, bo tak ubita ziemia, że szo. Pan Izidor zresztą tu rzucał ręką. Po wierzchu, a siejemy dzisiaj pszenicę. I słuchajcie, jest to Liberia, nowość, nowa pszenica w portfolio Wronkowskiego z poznańskiej hodowli roślin. Brakło mi niestety, spieszę się przed deszczem, dlatego też brało, nie miałem kamery na głowie, tylko tak teraz słuchajcie sobie, że tak powiem, na chwilę założyłem, bo czekam. Ojciec pojechał do Patryka dokupić. No brakło za 70 kilo. Słuchajcie, no ale co? Trzeba dokupić, pojechał i dosiejemy, nie chcę tu inną dosiewać, bo będzie jeszcze asory siana. Po prostu nie chcę, żeby później na polach się mieszało, gdzieś tam brzydko wygląda i tak dalej. Także tutaj sobie dramat był tutaj na tym polu, mokro, ogólnie znaczy mokro, mokra ziemia strasznie, a tu jest bardzo taka ciężka ziemia i dużo bardzo gliny, nie? Ale siewnik fajnie sobie radzi dosyć. Naprawdę jest tam wszystko na tej totalnej glinie, gdzie takie są pecyny jeszcze, słabo się porozbijały.
pan Izydor ze mną jeździ gdzieś tam, nawet jeszcze nogą dociśnie zagarniacz, żeby wszystko było zagarnięte. Także tak to wygląda. Już za półtorej godzinki ma chyba padać. Mam nadzieję, że dziadek wszystko przywiezie sprawnie i sobie tutaj, słuchajcie, zasiejemy. Dokończymy. Zostało mi tu praktycznie 2,5, no 3 przejazdy jednak muszę zrobić. I poprzeczniak z tyłu tu już mam zasiany. Także no, zobaczymy, jak nowa pszenica się sprawdzi. Nawet jeszcze nie powiem wam dużo, bo nie poczytałem. Nie było po prostu czasu. No a sorry, już też mam coś tam uprawione. I co jeszcze? No ja sorry, wiadomo, że można siać później u siebie, więc asory jeszcze, słuchajcie, pójdzie po kukurydzy na ziarno, także no także co, zasygnalizowałem, że taka pszenica nowa istnieje, kto tam sobie myśli o jakiejś nowej odmianie, może poczytać i nabyć. Słuchajcie, co więcej, popuściłem linkę od sprzęgła, znaczy Tomek był w poluźniu. Jednak zgrzytanie pozostało i nie wiem, czy to poziom oleju jest ok, czy to synchronizator, bo na biegach nigdzie tutaj się nic nie dzieje, po prostu tył przód czasami. Pewnie samo wyjdzie w praniu, albo samo zniknie. Raczej to pierwsze. Także słuchajcie, Gabrysia słychać, kosi na Rębowie. Będę zadowolony, że uda mi się właśnie dzisiaj to dokończyć i te pogody na razie nie napawają jakiś optymizmem, niestety. Prawie codziennie jakiś deszcz, 2-3 litry, 4 i to, słuchajcie, dezorganizuje naszą pracę. Ta kukurydza, jakby słoneczko było, to też naprawdę by zachodziła se pięknie. Póki pamiętam, chciałbym pozdrowić wszystkich oczywiście, którzy, z którymi spotkałem się na na Bednarach. Sporo was osób było, więc przepraszam, że nikogo nie zapamiętałem, że tak powiem, z imienia, czy tam z miejscowości. Wiem, że z lubelskiego, z lubuskiego chłopaki też byli. Przyszli zbić piąteczkę. Obiecałem, że pozdrowie, prosili. Także wszystkich serdecznie pozdrawiam, którzy po prostu z nami się, ze mną, z nami się spotkali. Trzymajcie się jeszcze raz. Cześć.